Piotr, na koniec, dzień dobry w studiu portalu w Kielcach. Kielce zadecydowały, mamy nową panią prezydent. Dzień dobry, Agata Wojda. Dzień dobry, witaj. 38, ponad 38 tysięcy głosów, ponad 38 tysięcy mieszkańców Kielc głosowało na ciebie w ostatnich wyborach. I zacznę trochę zaczepnie, bo sprawdziłem, jakie wyniki padały w poprzednich wyborach i tak naprawdę te 38 tysięcy głosów to z jednej strony jest dużo, ale z drugiej strony jest to mniej niż na przykład Bogdan Wenta, zdobył w drugiej turze, bo zdobył ponad 40, prawie mhm. prawie 50 tysięcy głosów. Wojciech Lubawski w 2014 roku 35 tysięcy, ale wygrał w pierwszej turze w 2006 roku 47 tysięcy głosów i takie Pierwsze wrażenie i pytanie do Ciebie od razu, czy tobie się wydaje, że to jest tak, że masz zarówno dużo swoich zwolenników, ale też dosyć spory negatywny elektorat, który musisz teraz przekonać do, do siebie? To jest duża liczba tych, którzy wzięli udział w głosowaniu, natomiast dla każdego, kto świadomie myśli o społeczeństwie obywatelskim, liczba wciąż, która nie daje satysfakcji. Bardzo bym chciała, żeby więcej mieszkańców angażowało się nie tylko w proces wyborczy i w ten akt najważniejszy demokratyczny, ale w takie codzienne funkcjonowanie w mieście, interesowanie się jego sprawami, i jest to dla mnie także ogromnie, ogromne wyzwanie w tym zakresie. Czemu ta frekwencja była niższa? No, pewnie ciągle nas dziwi, że w wyborach samorządowych stosunkowo frekwencja, jest najniższa, tam gdzie decyduje tak. się o tych bieżących sprawach. A ten plebiscyt, y, przepraszam, że tak go spłaszczam do, takiej, y, tak do takiego wygląda, obszaru no głosowania na prezydenta, miasta, y, na prezydenta Polski, co oczywiście szalenie jest ważne w kwestii wizerunku naszego kraju, no ale to są takie bardziej wybory wizerunkowe, oparte o telewizję. Tak, a, na ulicy trochę. To pokazałaś Ty. A, a to są kampanią. bardzo bliskie, a mimo wszystko jednak nadal cieszą się najmniejszym zainteresowaniem. Y, I to jest pewnie dla wszystkich nas bardzo duże wyzwanie. Natomiast to, o czym wspomniałeś, tego też nie mogę pomijać. Że każdy z kandydatów, szczególnie tych będących w drugiej turze, miał swój istotny elektorat negatywny. I ten elektorat negatywny też bardzo śmiało w mediach społecznościowych artykułował swoje jakieś obawy, delikatnie mówiąc, pretensje, swoją niechęć. I ja mam ogromną świadomość tego, że ta kadencja musi być nie tylko próbą realizacji postulatów wszystkich i zmienienia miasta, tylko bardzo dużą próbą. Przekonania i zaangażowania tych ludzi, żeby oni nie czuli się w jakiś sposób wykluczeni przez to, że konkretna osoba sprawuje władzę. To musi być narzędzie, a nie jakiś narzucony, narzucony przepraszam, autorytet władzy. I jak to zaprojektuję, jak to będzie skuteczne, to oczywiście jest pytanie otwarte, ale na pewno będzie to dla mnie przedmiotem dużej troski. No i myślę, że takim pierwszym wyzwaniem to będzie. Stworzenie sobie odpowiedniej koalicji w Radzie, w Radzie Miasta. Wiem, że trwają te rozmowy między, między Wami a przyjaznymi Kielcami. Jest bliżej czy dalej? Jest rzeczą absolutnie naturalną, że musimy w Radzie Miasta szukać porozumienia. Nie wyobrażam sobie. Przypomnijmy, 10 mandatów koalicja, 10 mandatów PiS, jeden lewica Kielc. i cztery przyjazne kielce. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli powtórkę z poprzedniej kadencji, która chyba dla wszystkich była męcząca. Może dwie, trzy osoby w tej Radzie Miasta w jakiś sposób satysfakcjonowała, bo dawała im pole do ujścia jakiejś swojej natury dyskutanta czy, czy, czy osoby zaczepnej. E, natomiast no, mieszkańcy też się niejednokrotnie bardzo jasno wyrazili, że ich ocena tej kadencji jest negatywna chociażby w kontekście poziomu dyskusji, która się toczyła. Nie bez kozery część radnych tamtej kadencji dostała czerwoną kartkę, nie bez kozery wymiana grupy radnych jest też duża. Eee, szukanie, duża, porozumienia, tak tak, szukanie porozumienia jest absolutnie kluczowe. Też przecież nie jestem naiwna, funkcjonuję w polityce od dłuższego czasu. Wiem, że z radnymi Prawa i Sprawiedliwości nie zawrzemy jakiegoś światłego porozumienia. Szczególnie, myślę, że w emocjach mimo wszystko. Obecny jeszcze przewodniczący Jarosław Karyś w wieczór wyborczy mówił, że będą twardą czy totalną opozycją. Już nie chcę używać tych słowa. Ale tak, z Marcinem Stępniewskim. Marcin Stępniewski mówi, że bardziej konstruktywna niż, niż twarda. Eee, bardzo bym tego oczekiwała. Ponował. Z tego względu, że przecież nasze postulaty w programach w kampanii wyborczej były w wielu aspektach ze sobą zbieżne. Przecież problemy miasta są zdefiniowane, nikt nie odkrył Ameryki. Być może co do sposobów, co do narzędzi będziemy się różnili, co do pewnej dynamiki będziemy się różnili. Natomiast liczę na to, że ze strony Prawa i Sprawiedliwości będzie konstruktywna krytyka. Czas pokaże, czy nie jestem naiwna, ale faktycznie szukanie tego porozumienia, które da jakąś taką stabilną większość przy podejmowaniu także trudnych decyzji, które będą na poziomie Rady Miasta, to jest głównie obszar i środowisko Macieja Bursztyna, i przyjaznych Kielc. Rozmawiamy o tym, jakby bardzo się cieszę, że środowisko otwarte i na razie te deklaracje z kampanii wyborczych o e, intencji budowania lepszego miasta, o skupieniu się na punktach programowych, nie na personaliach, to ma dzisiaj odzwierciedlenie w rzeczywistości. My, jeżeli się spotykamy, faktycznie te tematy programowe, merytoryczne odnośnie Kielc, mhm. przyjmują y, y, główny ton. Nawet jeżeli musimy porozmawiać o personaliach w Radzie Miasta, bo przecież trzeba wybrać prezydium, trzeba wybrać przewodniczących komisji, to jednak ta Czyli dyskusja... Z... przyjaznym Kielcom nie zależy za bardzo na personaliach? Zależy na braniu odpowiedzialności za pewne obszary też, mm -hmm. bo to jest jasne, no, są radni, okay. którzy są określone funkcje. Natomiast zawsze ta dyskusja schodzi na problemy, którymi się mamy zajmować. Nawet takie powiedziałabym czasem emocjonalne, jakiś jeden przykład, który e, jakiegoś niedobrego funkcjonowania miasta e, jest, e, jest między nami przedmiotem dyskusji. chodzi, zaraz na ten temat. Staram się przełożyć to na takie systemowe rozwiązania. Tak? Każdy problem ma swoje źródło gdzieś w jakiejś niedoskonałości w systemie i myślę, że to jest świeże, nowe środowisko z dobrymi intencjami, tak je odbieram. I dzisiaj zaprzęgnięcie nas wszystkich do wspólnej pracy na rzecz Kielc jest absolutnie kluczowe. Wydaje mi się, że dla Macieja Bursztajna takim bardzo istotnym elementem, obszarem w rządzeniu miastem jest gospodarka. W zarządzaniu miastem jest gospodarka, ale z drugiej strony, Twoja pierwsza decyzja to było powołanie Łukasza Syski, pana Łukasza Syski na, na wiceprezydenta właśnie w tych sprawach, w tym obszarze. Trochę sobie nie zamknęłaś drogi do współpracy z Maciejem Bursztajnem właśnie w tym, w, tym, w tym segmencie, w tym obszarze? Maciej Bursztajn powiedział, że to jest dla niego istotne, to też było dla mnie istotne. Ja przypomnę, że pierwszy punkt swojego programu wyborczego, który prezentowałam dotyczył właśnie spraw gospodarczych bardzo szerokim, kompleksowym zakresie. Kolejna rzecz, bardzo mocny nacisk składłam na konsultacje, spotkania z przedsiębiorcami. Przecież to, o czym ja mówiłam w kampanii, chociażby w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, w zakresie realizacji usług publicznych, to też jest elementem, który wpływa bardzo mocno na gospodarkę, bo mówimy o infrastrukturze drogowej, mówimy o terenach inwestycyjnych i jeżeli to dla Macieja Bursztajna jest ważne, a ja pokazuję gotowe rozwiązania i taką tak dużą determinację, żeby te sprawy były priorytetem, jeżeli mówię o restrukturyzacji urzędu, że musi powstać Biuro Rozwoju Miasta, to Czyli myślę, że... ciebie też to jest bardzo ważne. I jest też... bardzo ważne, bo przecież mam świadomość, funkcjonuję mhm. w samorządzie od wielu lat, mam świadomość, że bez dobrego rozwoju gospodarczego inne sprawy, podczas pod względem stanu finansów miasta, będą no, niedoinwestowane, co będzie się przekładać na jakość usług itd., tak dalej, tak dalej. Natomiast wiem, że pytasz o personalia PEP. Że dla Macieja Bursztajna być może było ważne wziąć odpowiedzialność za ten obszar. Pamiętajmy, podział kompetencji z pewnością, jeśli chodzi o wiceprezydentów się zmieni, bo on był nierównomierny, moim zdaniem, nielogiczny, trochę archaiczny, trochę niefunkcjonalny, więc z pewnością będziemy chcieli to skorygować. Tych spraw i obszarów, które dotykają gospodarki, czy w sposób bezpośredni, czy w sposób pośredni, jest bardzo dużo i Maciej też wspomina o pewnych rzeczach dotyczących usług publicznych jak usługi komunalne, re, re, rejonowe przedsiębiorstwo zieleni, usług komunalnych, to też w jakiś sposób wpływa na finanse publiczne i myślę, że znajdziemy obszary, te około, które także bardzo mocno wpływają na rozwój gospodarczy. No to właśnie. Rejonowe przedsiębiorstwo zieleni, usług komunalnych. Oczko w głowie Macieja Bursztajna. Yy, zabiega o to, żeby zreorganizować Zlikwidować być może RPZiłk? Jak ty się do tego odnosisz? Myślę, że nie zlikwidować. Nawet jeżeli to gdzieś tam było na sztandarach. Myślę, że Maciej też ma doskonałą świadomość tego, że wylanie dziecka z kąpielą w przypadku pewnych procesów samorządowych nie jest czymś zasadnym. No chyba, że jest się w tej totalnej opozycji i chce mhm. się pokazać jakąś znaczącą różnicę. Zgadzamy się co do tego, że pewnie powinniśmy wyjść z monopolu pewnych usług. Jest umowa powierzenia do określonego okresu. Musimy przetestować różne rozwiązania. Maciej tutaj wspominał o pewnym podziale sektorowym. Moim zdaniem zdecydowanie lepszy jest podział zadaniowy. Podzielić na koszenie w pasach ruchu drogowego, na przykład, mówiąc o tym koszeniu, i tereny parkowe, pielęgnacje zieleni w różnych. To jest według mnie bardziej logiczny podział. I być może testowanie i wyjmowanie pewnych rzeczy na wolny rynek, które wcale nie muszą się okazać tańsze na wolnym rynku. Natomiast nie. też zgadzamy się, że gotowość w przypadku tego, tego typu spółek instytucjonalnych, dla miasta jest szalenie ważna. Podaję przykład. Wichura, która przychodzi nocą i łamie sto drzew na terenie naszego miasta, które zagrażają bezpieczeństwu. Posiadanie takiej spółki, która dyżuruje, to jest momentalny sygnał od służb, które zajmują się bezpieczeństwem w mieście i ekipy jadą na teren miasta. Mieliśmy i... kilka takie przykładów, zresztą Mieliśmy. bardzo nie w jakimś niedawnym czasie, kiedy na przykład zalano Dolinę Silnicy i wtedy Oczywiście. rzeczywiście RPż Gotowość kosztuje. Ona też może być sprzedało. realizowana przez podmiot wyłoniony w otwartym transportowym postępowaniu podmiot prywatny. Natomiast to zawsze jest obwarowane pewnymi zapisami umów. Posiadając spółkę komunalną można działać elastycznie w zależności od potrzeb. I te rzeczy, te, te dwie wizje musimy zbalansować. Wspomniałeś o reorganizacji urzędu. Podejrzewam, że to będzie jedna z pierwszych Twoich decyzji, no bo to jest tak ogromny organizm, że trzeba to po prostu zrobić, żeby, żeby wdrażać swoje, mhm. swoje propozycje, swoje obietnice wyborcze. Jak będzie wyglądała ta organizacja? No, oczywiście mniej więcej. Na co postawisz... Mhm. Taki główny nacisk. Oraz to, o czym wspomniałaś, ilu będziemy mieli wiceprezydentów. Prawdopodobnie trzech lub troje, bo mhm. dzisiaj nie chcę jakby definiować bardziej liczba niż, niż, niż konkretne osoby. Reorganizacja faktycznie jest ważna nie dlatego, żeby do urzędu wnosić rewolucję ze sobą, tylko żeby usprawnić pewne procesy. Ja byłam dwa lata wiceprezydentką i dokładnie wiem, gdzie są pewne mankamenty w wykorzystaniu potencjału ludzkiego, ale też zasobów, które mamy. Ja do znudzenia powtarzam, ale to jest szalenie ważne i doceniane też w kraju, że system gromadzenia przez kielce danych, system. Zarządzania danymi, szykowania prognoz, przewidywania pewnych procesów jest u nas na wysokim poziomie, ale nie jest w pełni wykorzystywane. Tak. Obszar Smart City dostaje nagrody w całym kraju, i to jest nasz kapitał społeczny w tym urzędzie, który musi być wykorzystany. To jest obszar, który powinien służyć. Rozwojowi miasta. Mhm. Jak ktoś się dzisiaj spyta, która komórka w mieście zajmuje się rozwojem miasta? Ja wiem, że bardzo szeroko pojętym. Stąd intencja stworzenia biura rozwoju miasta z planowaniem przestrzennym w kontekście planu ogólnego, ze Smart City, czyli całym zasobem danych, z komórką partnerstwa publiczno-prywatnego, która będzie naprawdę istotnym elementem realizacji inwestycji przy trudnej sytuacji finansowej miasta. No i centrum obsługi inwestora. To jest jeden obszar, który moim zdaniem wymaga zmiany. Drugi obszar, który wymaga zmiany skonsolidowania pewnych rzeczy związanych z infrastrukturą i Transportem. Nie może być tak, że jednostka odpowiedzialna za komunikację publiczną działa kompletnie w oderwaniu od jednostki, która zajmuje się budową infrastruktury drogowej. Ktoś może planować. Bo schodzimy na taki poziom, że na bardzo praktyczny. Zarząd Transportu Miejskiego analizując, znając procesy, planuje usadowienie, ulokowanie przystanków gdzieś, a jednostka wykonawcza na przykład stawia weto, bo z jakiegoś tam powodu nie chce tego zrobić. No tak nie może być. Prezydent musi nakreślić priorytety i Skonstruować dobrą współpracę, że jedna jednostka nie będzie decydowała za drugą, decydować ma priorytet miasta. Kolejna rzecz, moim zdaniem bardzo ważna, którą traktuję jako jeden z większych deficytów upływającej kadencji większa komórka zajmująca się komunikowaniem tego, co się w urzędzie dzieje. Okay. Czyli nie tylko biuro prasowe, ale cały wydział, referat, który będzie prowadził politykę informacyjną urzędu, po to, żeby ludzie lepiej rozumieli podejmowane decyzje, ale też chcieli się w nie włączać, czyli cały pakiet konsultacji społecznych, cały pakiet współpracy z organizacjami pozarządowymi. To dzisiaj jest mocno rozproszone. No i kwestia promocji, która moim zdaniem jest ogromną też. bolączką. Oderwanie promocji miasta, nie gospodarczej, bo promocja gospodarcza jest czymś, może nie zupełnie innym, ale innym obszarem. Promocja miasta nie może działać w oderwaniu od trzech narzędzi, które głównie stanowią o promocji miasta. Kulturze, sporcie i turystyce. I to moim zdaniem wymaga Pilnego skonsolidowania, a obszar oświaty, który jest bardzo dużym obszarem ze względu na podległe jednostki, ze względu na y, procent budżetu, który idzie na, na oświatę, powinien być y, 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 jednostką, wydziałem, który zajmuje się, proszę, tak? zajmuje się tylko i to są moje intencje jak to w praktyce będzie wyglądać. Ja oczywiście dzisiaj ze swoimi współpracownikami pracuję nad tą strukturą, żeby. Znowu, nie wylać dziecka z kąpielą, nie wprowadzić rewolucji, ale słuchać tych głosów, które są z urzędu, co ludziom usprawni pracę. A ile sobie czasu dajesz na, na to, żeby wyjść na konferencję pracową i powiedzieć: re, re, reorganizacja zrobiona, teraz działamy według moich zasad? Mam nadzieję, że uda się szybciej, natomiast myślę, że wrzesień to jest taki bezpieczny termin. To tak, chyba niewiele czasu, tak naprawdę, biorąc pod uwagę wakacje i biorąc pod uwagę to, że wszyscy. Mówiliście, mówię, mówię o kandydatach na prezydenta, wszyscy mówiliście, że brakuje osób w Urzędzie Miasta. Te pensje w Urzędzie Miasta, te mm. wynagrodzenia w Urzędzie Miasta też no, nie są wybitne, um umówmy się. E czy możesz obiecać, że to się zmieni w bliskim czasie? Mm, jest to oczywiście problem, bo dzisiaj mam wrażenie, że ludzie często pracują w Urzędzie Miasta, y z miłości do swojego miasta i z chęci zmiany to nie tutaj, tak, tak? Ale... E, o, Oczywiście, że tak. Oczywiście chcemy ludzi zaangażowanych, natomiast to ich wewnętrzne zaangażowanie nie może być jedną motywacją do pracy. E, bardzo często zdarza się, i to jest bardzo negatywny trend, że ościenne gminy podkupują nam w cudzysłowie specjalistów. I ludzie gdzieś tam mentalnie tęsknią za miastem i się bardzo nim interesują, bo wiem, bo często dyskutujemy, natomiast wykonują z rzetelnością usługi na rzecz innej gminy. E, I my musimy jedna rzecz, dać e, możliwość dobrej realizacji ich wizji, planów i rozwijania ich umiejętności i to jest kwestia struktury i pewnych możliwości. Natomiast aspekt finansowy jest tutaj szalenie ważny i jeżeli Znajdą ja też jeżeli ja mówię, że jednym z priorytetów jest poprawa finansów budżetu miasta, to te finanse oprócz niezbędnych inwestycji muszą być także przykierowane na docenianie ciężkiej pracy ludzi, którzy pracują na rzecz miasta. No właśnie, bo mam takie wrażenie, że y, wybory wyborami rzeczywiście mieszkańcy zainteresowali się na mhm. chwilę Mam nadzieję że na dłuższą chwilę, ale, ale na razie jest to chwila jednak cały czas, miastem, ale te problemy nie zniknęły. Dzwonimy w poniedziałek do Miejskiego Zarządu Dróg, pytamy kiedy sprzątanie ulic i dróg rowerowych. Mówią tak, mamy 200 tysięcy, potrzebujemy mhm. dwóch milionów. I myślę, że to będą wyzwania, z którymi musisz się zmierzyć już teraz. Jak Oczywiście, zamierzasz się tak. z tym zmierzyć i czy się znajdą w ogóle pieniądze mhm. na, takie, na takie podstawowe problemy, yy, z którymi inne rozwinięte miasta nie mają, nie mają problemów? To, że nie mają problemów, to też nie do końca jest prawda. Każde miasto ma swoje bolączki i także finansowe. Okay. My patrzymy trochę z zewnątrz, z takim no, pojedziemy sobie na weekend gdzieś i widzimy, że jest. Ale jest trudno, ład... no nie powinno tak być, że Ta, mamy nową i, infrastrukturę i, drogową. Ja się i, od tego nie odwiedzuję piech ścieżkach rowerowych. Mieszkam w mieście, może patrzę nawet bardziej wnikliwym mm -hmm. okiem, bo mam wrażenie, że odkąd zostałam, byłam wiceprezydentką, już nie potrafię na miasto patrzeć w taki sposób mniej wnikliwy. E, jak i, na dziennikarze też. Jak, podoby, jak podoby, dziennikarze. Podoby I, 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 I przecież oczywiście, że to. I przecież teraz ja po wyborach nie zapomnę, że to widzę. E, I też miejmy tego świadomość, to nie zmieni się 7 maja, 8 maja w momencie, kiedy obejmę urząd. Natomiast to, o czym mówię, i te wszystkie zmiany, które chcę prowadzić, miałam doprowadzić e, raz do zmiany m, pewnego sposobu realizacji tych usług, ale główną bolączką są pieniądze. I mhm. przecież mam, te, mam tego świadomość e, i to, o czym mówię, czyli o cyfryzacji urzędu, o e, mam nadzieję, z finalizowaniem dobrych rozmów z rządem, żeby rekompensata utraty wpływów była większa. E, Kwestia przedsiębiorców to przecież wprost większe podatki do budżetu miasta. Więc myślę, że przyszły budżet, oczywiście musimy w tym roku w pewien sposób sztukować mm -hmm. wykonywanie usług. Mam nadzieję, że przyszły budżet będzie miał więcej pieniędzy do dyspozycji i lepiej rozłożone priorytety. Mm -hmm. Wróćmy do pana Łukasza Syski. Mm -hmm. Kim on jest? I dlaczego mm -hmm. to był twój pierwszy wybór? Bo wydaje mi się, że. Będzie pełnił bardzo istotną funkcję w Urzędzie Miasta. To prawda. Znaczy, pierwsza rzecz, będę chciała też w pewien sposób, może nierównomiernie, ale bardziej sensownie rozłożyć pracę między wiceprezydentami. Mhm. Uznaję to jako spory deficyt, nie odnosząc się do personaliów, że w tym momencie pierwszy wiceprezydent w mieście ma 60% kompetencji, a reszta osób jakieś węższe, węższe działki. Nie dlatego, żeby wskazać czyjąś ważność, tylko żeby po prostu nie zarzucić kogoś na tyle pracą, żeby nie umiał wnikać w sprawy, które tak naprawdę projektuje. Mhm. E, więc... A masz tutaj na myśli konkretnie, że na przykład nie wiem, Wydział Edukacji, tak jak powiedziałeś, mhm. że Wydział Edukacji jest na tyle szeroki, że ta osoba nie może mieć jeszcze sportu, edukacji i promocji w, swoim, w swoim obszarze? Ale to, to jest dobry przykład. Nie wiem, czy akurat w, w tym momencie t, tego obszaru hmm. będzie podział, natomiast y, dzisiaj pierwszy wicep, wiceprezydent, pierwsza wiceprezydentka, która ma planowanie przestrzenne, nieruchomości, drogi, cały system opieki społecznej. Tak, to jest przecież tak. potężna działka y, i, i pokazuje, że to po prostu nie da się jednoosobowo wniknąć i dopilnować pewnych procesów. Hmm. Więc to z pewnością musi ulec zmianie. Y, w tym kontekście każdy wiceprezydent prezydent będzie ważny i każdy wiceprezydent dostanie nie obszar do zarządzania, tylko cele do realizacji. I oni będą musieli tak. między sobą współpracować. E, Łukasz Syska, oczywiście ważna postać z dwóch względów. Mówiłam o priorytecie rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczego, ale także rozwoju szeroko pojętego. E, Łukasz e, od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się tymi obszarami, pełnił funkcje kierownicze, dyrektorskie, jest jedną nogą w administracji publicznej, którą ma świetnie rozpoznaną, drugą drogą w kontaktach z biznesem. W tym momencie jest doradcą biznesowym i współpracuje właśnie w projektach rozwojowych dla wielu przedsiębiorców nie tylko w Kielcach. Mhm. Mało tego, co jest dzisiaj szalenie ważne, jest świetnym specjalistą z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich i, i w tym kontekście współpracuje też z przedsiębiorcami. Pokazuje, gdzie są mechanizmy, tego do... Do, do, w, w poprzedniej kadencji, prawda? Tak, 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 tak. Wrażenie, że... Umie łączyć dwa światy, jest naprawdę specjalistą, bo niejednokrotnie się o tym przekonałam. Zresztą też znam opinię jego współpracowników, jego klientów, którzy mm. tak nie słyszałam złej opinii. Natomiast nie bez znaczenia to jest to, że jest człowiekiem, do którego mam ogromne zaufanie. A Marcin Chłodnicki. Czy bierzesz pod uwagę to, że Marcin Chłodnicki zostanie na stanowisku wiceprezydenta? Odbyliśmy z Marcinem Chłodnickim rozmowę. Chcę powiedzieć, że bardzo się personalnie, osobiście lubimy. Z Marcinem nam się świetnie współpracowało. Myślę, że z tego Udało do... się wyczuć na, na debatach. Myślę, że z tego względu też, że mentalnie jest nam do siebie blisko. Jesteśmy mhm. z tego młodszego pokolenia politycznego. Yy, mamy dość spójne poglądy polityczne. Marcin reprezentuje lewicę, moje poglądy też sięgają w tamte obszary. Więc naprawdę ta współpraca między nami... Yy, była bardzo sprawna i świetnie się rozumieliśmy, mimo że mieliśmy takie kompetencje, że na styku nie było ich dużo, ale nie wchodziliśmy naprawdę w żadne konflikty. Nie dlatego, że unikając, po prostu, po prostu Marcin też jest takim człowiekiem i nam się świetnie współpracowało. Wiem, że Marcin obejmie mandat radnego i skupi się na pracy w Radzie Miasta. A y, było kilka takich decyzji za, za prezenturę Bogdana Węty, które były bardzo kontrowersyjne. Jedną z takich ostatnich, która wydaje mi się, że ona naprawdę przekroczyła sufit pewnego rodzaju, to było powołanie e, na okres pięciu lat e, dyrektor Kielckiego Centrum Kultury i wcześniej zwolnienie mhm. pani Augusty Nowackiej. Czy zamierzasz w jakiś sposób przejrzeć tę umowę? Oczywiście. Znaczy uważam, że to Jak jest... się odnosisz do tej sprawy? Bo ja pamiętam, U... że ty, ty byłaś jedną z tych osób, które też chwaliły wielokrotnie pracę poprzedniej pani dyrektor. Tak i ja jestem częstą bywalczynią Kielskiego Centrum Kultury i wydarzeń kulturalnych, jest... które się tam odbywają, bo po prostu lubię muzykę, lubię koncerty, więc bywam tam często i zauważyłam ogromną dynamikę zmian za czasów kadencji Augustyny Nowackiej. Uważam, że zrobiła bardzo dobrą robotę wraz z dyrektorem Wijatą. Którą warto docenić. Krytykowałam też decyzję, które podjął Bogdan Wenta. Miał do nich prawo. Oceniając pracę pani dyrektor, natomiast styl, w jakim to zrobił, był fatalny i co do tego jesteśmy zgodni. Niedobrze się stało, że prezydent na koniec swojej kadencji, naprawdę na ostatnim finiszu, podejmuje decyzje, które w pewien sposób mają wiązać ręce następczyni co do doboru kadr. Na pewno przejrzę tą umowę, ale z pewnością czeka mnie rozmowa z panią dyrektor co do pewnych priorytetów rozwojowych Kielskiego Centrum Kultury i pod tym kątem będę, będę oceniać, jakby jej przyszłość. To też nie jest. Moją intencją jest nie robienie nikomu personalnej krzywdy, mhm ani nie robienie pokazowych zmian personalnych, bo ktoś tego oczekuje. Jestem bardzo daleka od tego. Nawet rozstając się z ludźmi, można to robić w sposób kulturalny, cywilizowany, nie robiąc nikomu krzywdy, dając im możliwość rozpoczęcia innej ścieżki rozwoju zawodowego. I ja jestem ogromną zwolenniczką takiego sposobu zarządzania personelem, zarządzania pracownikami. Myślę, że nie rozstrzygając, myślę, że jeśli chodzi o Kieleckie Centrum Kultury, czeka nas rozmowa co do priorytetów działania tej instytucji i akurat to jest taka instytucja, że jeżeli będziemy szukać osoby, która w przyszłości miałaby nią zarządzać, chciałabym, żeby to był konkurs taki powiedziałabym ponadlokalny nawet, to jest, być może się mówi w każdym mieście jest centrum kultury, mhm. ale to jest największa instytucja kulturalna w mieście, która powinna w pewien sposób nadawać ton temu obszarowi. I wydaje mi się, że nadawała, do, do pewnego momentu nadawała. Myślę, że zupełnie inna rozmowa będzie między Tobą a prezesem Andrzejem Mochoniem. Tutaj raczej nie spodziewam się zmian na, na stanowisku, a wręcz powiedziałbym, idąc za Twoimi słowami w, w kampanii, że targi trochę będą Twoim oczkiem w głowie. Targi są pewną perełką i jasnym sygnałem, zresztą świetnie radzącym sobie. Nawet po tym okresie COVID-u, kiedy imprezy targowe były, e, były czymś, co stało pod znakiem zapytania, czy my wrócimy jeszcze do imprez wystawienniczych. E, targi sobie fajnie w tym czasie radziły, w takim sensie szukały alternatyw zarobkowania pieniędzy, szybko przerzucili się na inne modele funkcjonowania, co też pokazuje elastyczność w zarządzaniu. Natomiast nasze obawy nie były uzasadnione. Okazuje się, że ludzie z wielką chęcią wrócili do imprez targowych, po prostu. É... Para a invenção Brakuje miejsca i ludziom brakowało kontaktów interpersonalnych. Będzie to nowe miejsce? E, wiem, że pytasz pewnie o halę wystawienniczą. Z prezesem Mochoniem rozmawialiśmy jeszcze przed kampanią wyborczą. E, to nie tylko, że targi Kielce mają takie plany inwestycyjne, ale mają taką ogromną potrzebę. No, rynek targowy rozwija się w Polsce dynamicznie. Jeżeli Kielce na tym nie będą nadążać, to będą się cofać. E, hala jest potrzebna, inwestycje są potrzebne. Mówiłam o tym, że będę chciała e, przynajmniej część dywidendy w targach zostawić, żeby te inwestycje mogły zostać rozpoczęte czy jakby planowanie ich mogło być już w wersji praktycznej, ale też mówiłam o innej rzeczy. Będę chciała rozmawiać i z Ministerstwem Obrony Narodowej w sensie takim merytorycznego wsparcia, ale z Ministerstwem Aktywów Państwowych o możliwości zaangażowania strony rządowej organizacyjnie i finansowej w Targi Kielce, a myślę, że Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w dzisiejszym globalnym kontekście jest nie tylko do tego dobrym pretekstem, ale doskonałym powodem. A jak sobie wyobrażasz współpracę na linii MPK y, Miasto Kielce? Znaczy, jesteśmy w pewnym dualizmie, który przy dużym poziomie emocji, których ja naprawdę starałam się nie podnosić przez swój okres dwuletniej wiceprezydent, ani w tej kampanii wyborczej, co myślę, że było zauważone, y, ale, ale jest problem y, i my... Konstrukcję organizacji transportu mamy trochę wadliwą. Mhm. Nie mamy spółki, czyli in housem nie możemy zlecać usług przewozowych, co przy okazji zakupu nowego taboru byłoby bardzo wygodne, bo wtedy możemy elastycznie wymieniać tabor. My, zakupując nowy tabor, musimy ogłaszać przetarg na usługi transportowe. Tak. Z tego też powodu te linie unijne, które powstały jeszcze za Wojciecha Lubawskiego, nowy paw, ta komunikacja się trochę nieintuicyjnie rozrosła. Ale wracając do rzeczy i do sedna, oczywiście czeka nas duży przetarg komunikacyjny, do którego już się musimy szykować, i tam kwestie zeroemisyjności będą miały fundamentalne znaczenie i każdy podmiot, który się szykuje do tego przetargu musi mieć tego świadomość. Ale to ale... 2027 rok? Tak, tak ale my pamiętam? musimy już, to jest duży to Jasne, to jest przetarg, to jest... musimy się tak. do niego szykować mm -hmm. i ogłaszać go w Biuletynie Unii Europejskiej i tak, tak dalej, i tak będzie. dalej. Tak, na pewno za moje prezydentury. E, natomiast, żeby była jasność, czytelność sytuacji, bez wzajemnych oskarżeń, chciałabym, można doprowadzić do końca, bo nie wiem czy on został w ogóle rozpoczęty oprócz wymiany PISM, doprowadzić do wyceny udziałów 33% w miasta Kielce w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji i sprzedać najlepiej większościowemu właścicielowi, żeby ten, ta sytuacja była już transparentna. Mamy prywatny podmiot, nawet jeżeli to jest spółka pracownicza i działamy na zasadach pełnej przejrzystości. Nie występujemy raz jako zlecający przewozy, a raz jako współwłaściciel. Myślę, że podobny scenariusz zakładasz na Korne Kielce, również sprzedaż tej spółki, ale zacznę od Vive, mhm. bo wiem, że wczoraj byłaś na, na meczu, to był pierwszy mecz twój? W... Nie, 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 <głos》> nie, nie, nie pierwszy okej. <głos》. głos》> Podobał Ci się ten mecz ogólnie Oczywiście, wczoraj? Oczywiście. Ja, ja, ja naprawdę wbrew temu, co niektórzy myślą, ja bardzo lubię sport i sportowe emocje. Mhm. Bardzo lubię też piłkę nożną. Co prawda nie jestem jakąś wielką fanką rozgrywek ligowych, ale mhm. wszelkie mistrzostwa, nawet śmiałam się kiedyś w takich zakładach niefinansowych, brałam udział w którychś mistrzostwach i całkiem nieźle mi szło. Mam drużynę, którą kibicuję i tak dalej. Na meczu mi się bardzo podoba... Tylko mało się mogę skupić na grze, ponieważ emocje, które są wokół, y, są dla mnie po prostu bardzo, bardzo angażujące. To jest, to jest fantastyczne. Nawet kilkukrotnie się wzruszałam wczoraj na meczu, bo to, co się dzieje wokół i to zaangażowanie, to oczywiście... Wyjątkowy, no to też to ważny prawda. mecz, no, nie mi tego świadomość. Ja się pojawiłam wczoraj na meczu, y, miałam kilka zaproszeń w trwającej kampanii wyborczej mm -hmm. i bardzo przepraszając zapraszających, powiedziałam, że z nich nie skorzystam, bo nie chcę, żeby były elementem jakiejkolwiek polityki. Stąd ten timing wczorajszy był, był całkiem dobry, gdzie mogłam się na nim pojawić. już z no, taką Biorąc sprawę... pod uwagę że sam mecz, to był najlepszy w sumie timing. No, to prawda, to by świetnie się złożyło. No, zresztą biorąc pod uwagę wynik tego meczu, to okazuje się, że też jest do, do dość dobry timing. No dobrze, no ale... ale nie o to pytasz. Wiem, że nie pytasz tak, o moje pytam, wrażenia. Tak jest. Pytam... Najpierw zapytam tak, czy już... Widziałaś się bądź masz mówione spotkanie z panią Prezes Szukiewicz. Oczywiście się widziałyśmy wczoraj na meczu, no bo pani prezes, pani prezes nie, myślę, że była wczoraj w tak dużych emocjach, co oczywiście no to, doskonale tak. widziałam, że nie była w stanie pewnie się skupić na kwestiach związanych z tym, o co pytasz, tylko bardziej tam emocje mocno buzowały, co też jest fajne widzieć, że ludzie, którzy zarządzają jakimś organizmem, tak się mocno angażują emocjonalnie. To było wczoraj ewidentnie widać. Mówimy o finansowaniu sportu zawodowego, korona, industria. Oczywiście nie musimy sobie dzisiaj. Tłumaczyć że sytuacja tych dwóch klubów są zupełnie inne, bo tak. co do jednej najpierw mamy zobowiązania właści tak, właścicielskie. Y Uważam, że mm, mówienie o promocji przez sport w przypadku industrii nie jest naciągane. Znaczy, w takim sensie, Nie chcę powiedzieć, że w przypadku korony jest naciągane, ale wielokrotnie w przypadku korony to był sposób Jasne. na przekazywanie pieniędzy. Czyli znalezienie jakiejś formalnej furtki w przypadku industrii. Jest to realna to jest, promocja. To jest realna promocja. Szczególnie w zakresie. Ale zagraniczna. No, głównie, głównie super. zagraniczna. No, no bo jak jedziemy do, do płocka na mecz, to, no to tak, przecież to nie po to, żeby powiedzieć mieszkańcom płocka, hej, hej, to my przyjedźcie tak, tak do jest. nas, bo jesteśmy super. Dobry. Głównie międzynarodowa to jest nośnik pozytywnego wizerunku. Mm. Piłka nożna nie zawsze jest nośnikiem pozytywnego wizerunku, piłka ręczna i industria jest nośnikiem pozytywnego wizerunku. I ja wiem, że takie elementy kosztują. I jeżeli chcemy przez to być tożsami z klubem, y, powinniśmy myśleć poważnie o promocji przez sport, także w kontekście spraw gospodarczych, wizerunkowych dalej. Zakres tej pomocy oczywiście będzie uzależniony od możliwości finansowych miasta. Jeżeli mówimy, że dzisiaj brakuje pieniędzy na czyszczenie miasta, sprzątanie dróg i poziomowe sprzątanie np. przystanków, mhm. no to nie wyczarujemy kilku milionów złotych na industrię. Natomiast mhm. ja myśląc o przyszłorocznych budżetach, kolejnych budżetach, y, ten element... Y, Zakładam jako element, y, może nie obligatoryjny, mhm. ale szalenie ważny. Szalenie ważny, czyli bierzesz pod uwagę to, że załóżmy do klubu trafi w ciągu roku nie wiem 3 4 miliony złotych. Chciałabym doprowadzić do takie słowa. Chciałabym, żeby tak było, żeby to było stabilne finansowanie, <laughs> nie finansowanie, żeby to było wykupywanie usług promocyjnych na stabilnym poziomie. Wiem, że też industria tutaj udało nam się chwilę zamienić słowo mm. y, bardzo też prężnie szykuje się i wykorzystuje środki z y, polskiej organizacji turystycznej te właśnie na promocję międzynarodową i y, y, ja też bardzo się cieszę, że mamy y, tam swojego człowieka, Małgorzaty Wilk żywne, która e, myślę, że może też sporo rzeczy podpowiedzieć. E, I mówimy o dwóch Myślażesz rzeczach. Długo. Życzymy powodzenia pani, pani prezes tak, w wyborach nie, do nie, Parlamentu oczywiście. Europejskiego. To mam nadzieję, że to jest takie, taka funkcja <laughs> przypisana Kielcom i będziemy mogli się tak bez względu na to, kto to tam będzie cieszyć. E, więc e, fajnie by było, i zawsze ja uważam, że fajnie jest angażować się wszystkie siły i środki, w możliwości wsparcia finansowego. A jeżeli to wsparcie się to pochodzi ze środków zewnętrznych, to jest podwójna radość. A na mecz Korony Kielce też pójdziesz w najbliższym tak. czasie? Tak, wybieram się, na, nie chcę powiedzieć na który, natomiast wybieram się na mecz Korony Kielce, yy, co będzie pewnie trochę w kontekście jakichś tam emocji, które funkcjonują yy, trochę, trochę trudniejsze, żeby przełamać to wyobrażenie mnie jako osoby, która w jakiś sposób nie lubi Korony, co, co naprawdę nie jest prawdą. Yy, tak będę się chciała wybrać na mecz Korony Kielce i znowu trzymać ciuki, żeby to nie był mać przegrany. I rozumiem, że yy, rozmowa z prezesem Łukaszem Jabłońskim również Cię czeka. Oczywiście, że tak. Ja jestem wielokrotnie po tych niedzielnych wyborach pytana o prezesa Jabłońskiego i w kontekście tego, co mówiłam o personaliach, o swoim sposobie, planach zarządzania kapitałem ludzkim, z pewnością prezes Jabłoński nie musi się obawiać zwolnienia za karę, żeby startował w wyborach z ramienia prawa i sprawiedliwości. Nie jestem fanką takich rozwiązań w kontekście tego, nie dlatego, że prawa i sprawiedliwości, choć nie jestem fanką prawa i sprawiedliwości, ale w kontekście tego, że uważam, że sport na tym Poziomie, a w ogóle sport powinien być daleki od polityki. Wiem, że czasem się tam ociera, bo różne są hmm. sytuacje, natomiast nie wchodzić w paszczelwa, a moim zdaniem prezes Jabłoński wszedł w paszczelwa, co zresztą z tego co obserwowałam, kibice też jakoś nie szczególnie pozytywnie ocenili, więc z pewnością to nie jest tak, że ja będę dziś jakiś polityczny odwetyzm stosować na prezesie Jabłońskim, ale będę chciała porozmawiać z prezesem o przyszłości korony, ale też być może. Nawet nie być może, jeżeli gdzieś będą jakieś audyty otwarcia, to korona taki audyt organizacyjno-finansowy e, przejdzie. E, chciałabym też Radzie Nadzorczej Korony nadać mhm. pewien nowy ton i nowe zadania. Mam, takie, mam takie wrażenie, nie chcę nikogo urazić, mhm. że społeczna obecność w Radzie Nadzorczej Korony Kielce była takim budowaniem grupy do wspólnego udziału w meczach i takiego siadania przy stole i wspólnego projektowania spraw, co jest ważne. Natomiast Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym i nie możemy hmm. o tym zapominać. Jakkolwiek by się prezes z członkami Rady Nadzorczej nie lubił i czy chodzi razem na mecze, Rada Nadzorcza w imieniu prezydenta i w imieniu wszystkich mieszkańców, którzy są właścicielem spółki i klubu, patrzy na każdy krok prezesa i na każdą wydatkowaną przez niego złotówkę. A, a jak ty oceniasz pracę, dotychczasową pracę Łukasza Jabłońskiego? Nie jestem w stanie na poziomie merytorycznym jej ocenić, ponieważ kwestia spółek miejskich, czyli mhm. spółki Korona Kielce, nie była w obszarze moich obowiązków i nie skupiałam się na sprawdzeniu jakby działań organizacyjnych wydatkowania pieniędzy, ale wiem, że teraz będę musiała to precyzyjnie zrobić, bo podejmowanie decyzji w sprawie korony są tak mocno obserwowane i obwarowane takim napięciem społecznym, przynajmniej części ludzi, że każda potencjalna decyzja musi być dobrze komunikowana i uzasadniona. I to będzie taki trochę pierwszy test, yy, czy miasto dobrze komunikuje decyzje, które podejmuje. Czy one są łatwe, czy one są trudne. Mam nadzieję, że w czasie swojej pełnienia funkcji publicznej udowodniłam, że... Trudne decyzje nie daje Pola do szukania domysłów i insynuacji, tylko wychodzę i przedstawiam, jakie były intencje. No ja już nie chcę się wyzłośliwiać na temat konferencji prasowej nowego członka czy przewodniczącego Rady Nadzorczej o dziesiątej w niedzielę, w ratuszu osamotnionego, stojącego, i po 40 minutach nikt nie wiedział, o co chodzi. Źle się zadziało, się ten zadziało ten... i bardzo bym chciała, żeby nie dolewać doliwy og do ognia mm -hmm. w momencie, kiedy tam i tak emocjonalnie się żarzy. No dobrze, no ale z drugiej strony, w poprzednim roku. Rada miasta podjęła uchwałę intencyjną dotyczącą przekazania prawie 7 milionów złotych. Część tej kwoty została już przekazana, ale y, z tego co wiem, to prezes Łukasz Jaboński, tą pozostałą część, czyli z tego co pamiętam, to jest blisko 3 miliony złotych wpisał do tego budżetu. Okej, okay, i ja teraz, teraz powiem... pytanie, mm -hmm. co się stanie kiedy mm -hmm. zaraz, bądź nie wiem, za miesiąc, za dwa miesiące Taka, z taką prośbą mu każę, bądź do siebie zgłosi. I dla mnie uchwały intencyjne zgłoszone przez kluby radnych lub część radnych, tego typu uchwały intencyjne są elementem polityki wobec klubu. Mhm. Bo jeżeli nikt nie. Y nie siada i na poważnie nie analizuje możliwości, tylko podejmuje ich w uchwałę intencyjną, czy inicjuje podjęcie uchwały intencyjną. Można tam było 50 milionów wpisać i pewnie ta uchwała też by przeszła i dzisiaj byśmy rozmawiali. Jest intencja, ale ona nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością mhm. tych, którzy tą intencję wyrażają. Mhm. I moim zdaniem to jest budowanie wokół klubu pewnej polityki i uchwały intencjonalne nie są wiążące dla organów wykonawczego i mogą mu narzucić rzeczy nierealne do wykonania. Są pewną intencją w tym momencie moim zdaniem intencją polityczną, bo to się. No, właśnie za dużo jest tej polityki wo, wo, wokół klubu. E, z pewnością no, kończy nam się sezon, i spół, i sezon sportowy i sezon medyczny. No nie dojdzie spółki. do tej sytuacji. No nie, ma się to e, nie wiem, czy dojdzie do tej sytuacji, dlatego z prezesem Jabłońskim w tej sprawie na pewno będę się chciała spotkać mhm. i na pewno też y, mocno współpracować i czerpać z wiedzy Rady Nadzorczej, jeżeli. Y, ma pełną wiedzę i uwagi. Stąd audyt organizacyjno-finansowy jest niezbędny. Liczę, że korona do końca sezonu sportowego utrzyma się w ekstraklasie i utrzyma się w stabilności finansowej. A przyszłość korony Kielce wymaga naprawdę nowego otwarcia i zmian. A jeśli będzie taka prośba, to na jakiej podstawie podejmiesz decyzję albo w jedną, albo w drugą stronę? Albo tak jest. Prośba albo o nie. pieniądze? Tak jest. Yy, źle by się stało, gdyby dzisiaj prezes yy, przyszedł z, po nowo wybranych władzach, nowej kadencji. Z pismem lub prośbą o dodatkowe pieniądze, bo to znowu sprowadza nas do pewnych niepotrzebnych emocji i zaczyna tą kadencję od czegoś, co chcemy uspokoić. Jeżeli taka prośba by się pojawiła w rozmowie indywidualnej bądź publicznie, co mam nadzieję, że nie nastąpi, bo dojdźmy w końcu do momentu, że nie rozmawiamy ze sobą przez media czy media społecznościowe, z pewnością bardzo mocnego doprecyzowania i przejrzenia będzie poziom i cele wydatków, które były w tym roku budżetowym i bardzo precyzyjne określenie na co konkretnie brakuje i które te środki są niezbędne. To jeszcze na koniec trochę o obietnicach wyborczych. Bardzo często mówiłaś o partnerstwie publiczno-prywatnym. Również był ekspert na jednej z swoich konferencji pracowych. Czy widzisz już gdzie w pierwszej kolejności? Czy to jest kwestia parkingów? Mhm. Czy to jest kwestia biurowców klasy klasy A? Gdzie można to? To PPP zastosować? Widzę trzy obszary, i faktycznie ja ten temat starałam się mocno rozpoznać w kampanii wyborczej. I powiem bardzo ciekawą rzecz, że w momencie, kiedy ja dużo akcentowałam tego typu tematyki, sporo z terenu Polski odzywało się różnego typu ekspertów, którzy powiedzmy sobie szczerze, są doradcami firm, które realizują takie usługi we pośrednim kontakcie z samorządem. I to jest dobry sygnał, że to jest powszechne. To jest mhm. dość powszechne. Jeszcze w w pierwszej połowie maja planuję spotkanie z ekspertem, który ma tutaj przyjechać, który jest praktykiem który realizował takie projekty w kilku samorządach, żebyśmy sobie usiedli w wąskim gronie także specjalistów z Urzędu Miasta i popatrzyli, jakie mechanizmy zafunkcjonowały, co było błędem w innych samorządach. Trzy obszary, o których wspomniałam. Parkingi naziemne, co wydaje mi się nie tyle najprostszym, co wydaje mi się najbardziej takim wydającym się intuicyjnym, dobrym rozwiązaniem. I pilną potrzebą też. I pilną potrzebą. Maciej Bursztań też o to prosił w naszych rozmowach, żeby, i to musi też zrobić. Bardzo szybko, twardo zweryfikować parking podziemny pod Placem Wolności. Ja mam przekonanie, że w PPP tego parkingu się nie, nie zbuduje, natomiast mhm. jeżeli potrzeba na to jakiejś analizy, która przekona także naszych partnerów ze środowiska Macieja Bursztajna, też trzeba szybko podjąć, bo tu nie ma czasu. My środki z tej perspektywy, która jest opóźniona, musimy wydawać szybko. Już. Jak Placu Wolności mhm, tak. nie zrobimy z tej perspektywy, to ugrzęźniemy z no, tym no, no, Z tym jednak żenującym parkingiem w takim sensie infrastrukturalnym na no długie właśnie, lata. A propos parkingu na Placu Wolności Biurowce i drogi. Jeszcze wtedy tak, to jeszcze tak. Jeszcze biurowce i drogi. Natomiast a propos Placu Wolności, tego parkingu, który tam jest wydzierżawiona, no trzy czwarte Placu Wolności wydzierżawione na, na potrzeby firmy prywatnej, ale za. Umówmy się, skandaliczną kwotę, bo do tego nie powinno dojść, I to y, większość mieszkańców Kielc myślę, że o tym y, zdaje sobie sprawę, że, że ta różnica między strefą płatnego parkowania a, a, a kosztami y, biletu na Placu Wolności jest znacznie większa. Natomiast jest tam jeszcze trochę miejsca, które y, należy do miasta. Czy myślałaś o tym, żeby udostępnić tą część, gdzie jest kilkadziesiąt miejsc parkingowych, tam 20-30 miejsc są co najmniej? Na potrzeby mieszkańców. Mówimy włączenie ich do strefy płatnego parkowania. tak? Jest, tak? Dokładnie tak. Ja przede wszystkim. Bo no, o strony pomnika. Józefa Plac Wolności. Już dzisiaj trzeba się szykować do tej inwestycji, czyli rewitalizacji placu. W tym kontekście trzeba zderzyć to z warunkami umowy, która jest zapisana. Zresztą na przyszłość, gdyby takie rzeczy się wydarzały, też trzeba być może w takich postępowaniach przetargowych wpisywać maksymalną stawkę za parking. Natomiast Badałoby. są zwolennicy też, którzy mówią, że rynek będzie weryfikował. No i myślę, że weryfikuje, bo wystarczy się przejść przez Plac Wolności i zobaczyć, że no nie ma tam za wiele samochodów. Natomiast na ten, nazywam to okresem przejściowym, bo mhm. naprawdę głęboko wierzę w to i będę chciała do tego doprowadzić, żeby rewitalizacja <laughs> Placu Wolności rozpoczęła się dość szybko i żeby ona zbiegło się to z już jakby wygaśnięciem, bądź wypowiedzeniem umowy o podmiotowi, który dzisiaj realizuje tam funkcje parkingowe. Natomiast w tym w okresie przejściowym, jeżeli w jakiś sposób mieszkańcom może to ułatwić, to zdecydowanie tak. Nie wiem, jakie są zapisy tej umowy, bo być może w zapisach tej umowy jest y, 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 kwestia nierobienia obok konkurencji w zakresie miejsc płatnego parkowania. Tego nie wiem, więc nie chcę na twardo deklarować, y, jakie rozwiązanie jest możliwe. A rozwój gospodarczy? Masz jakiś pomysł, żeby szybko zachęcić, żeby w jakiś mm -hmm. naprawdę dosyć, dosyć szybki sposób zachęcić firmy te kieleckie te kielecki przedsiębiorców, ale też oczywiście z inwestorów z zewnątrz, żeby po prostu, mówiąc kolokwialnie, coś zaczęło się tutaj dziać. Mhm. Znaczy nie bez znaczenia, choć oczywiście niedecydujący, jest pewien klimat i otwartość. Mhm. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli inwestor tutaj przyjeżdża, jeżeli y, widzi, że y, władza, czyli prezydent i jego współpracownicy mają otwarte głowy, że nie szukają y, powodów, żeby czegoś nie zrobić, tylko naprawdę z determinacją szukają rozwiązań, być może czasem niemożliwych, więc to też sobie sobie, trzeba sobie uczciwie przy stole powiedzieć. To powoduje, że w Polskę idzie sygnał. Idzie sygnał, że to, jest, że to jest władza otwarta, która jest elastyczna na pewne rozwiązania. Ja słyszę od niektórych przedsiębiorców takie uwagi. Pojechaliśmy do miasta XY na rozmowę. Przyjął nas wiceprezydent, który od razu z pełną otwartością powiedział o możliwościach, zaprosił z pracowników, na drugi dzień oddzwonił i powiedział, co jest możliwe, co nie jaką ścieżką trzeba pójść. Taki urząd chce. Taki urząd chce i taką współpracę z przedsiębiorcami. Jeżeli ja słyszę, że w innym mieście jest takie podejście do przedsiębiorców, to chciałabym, żeby w innych miastach słyszeli, że takie jest podejście do Kielc. I to jest jedna rzecz. Kwestia zmiany mentalności, podejścia, otwartości, usprawnienia procesów. Kolejna rzecz to kwestia realnych możliwości. Mhm. I o ile mówimy w przypadku przedsiębiorców lokalnych, z którymi trzeba współpracować i konsultować, bo tu nie można powiedzieć, że tych już mamy, jest ok, niech tutaj się mordują. Tak? Trzeba zarówno ich traktować po partnersku, ale także dawać możliwości tym, których chcemy tu przyciągnąć. I tu nie bez kozery mówiłam o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie nowoczesnych biurowców. I nie bez kozery też przedstawiłam plan na nowe city w okolicach dworca y, kolejowego. Choć uważam, że takich przestrzeni jest więcej, ale to jest bardzo naturalne miejsce, które po prostu zupełnie możemy odczarować. Bardzo szybko chcę się spotkać z Ministerstwem Infrastruktury i z Polskimi Kolejami Państwowymi, rozmawiać o tych dwóch torach, które moim zdaniem y, są do likwidacji, żeby tamtą przestrzeń otworzyć. No i jednocześnie od, zba... strony, od strony ulicy Mielczarskiego. Y, Jednocześnie z właścicielami gruntów, które są wokół, bo naprawdę każdy ma w tym swój interes, dobrze pojęty interes, a w finalnym rozrachunku najlepiej, najlepszy interes mieszkańców będzie zabezpieczony przy takich rozwiązaniach. I tutaj postawmy kropkę. Y, za przysiężenie y, kiedy jeszcze? 7 maja. 7 maja, także drodzy Państwo, 7 maja zapraszamy na pewno na portalu w Kielcach. Info będzie relacja z tego ważnego wydarzenia. Dziękuję, Agata, Agata Serdecznie Wojda. Serdecznie dziękuję za rozmowę i dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.